Piotr Wójcik, Dzień dobry, zapraszam na program w pigułce, skrót wiadomości MedExpressu. Mężczyźni mają problem z tym, żeby rozmawiać o swoim zdrowiu, powiedział wiceminister zdrowia Piotr Bromber podczas pierwszego kongresu zdrowia mężczyzn. Wydarzenie było okazją do rozmów o profilaktyce zdrowotnej chorobach cywilizacyjnych czy kwestiach związanych z męską psychiką, seksualnością oraz o problemie uzależnień. Pełny zapis wideo kongresu można znaleźć na medexpress.pl. Ruszamy z nową kampanią informacyjną o szczepieniach przeciw COVID-19. Chcę zrozumieć, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Uruchomiona zostanie dedykowana kampanii strona internetowa. Działania promocyjne organizowane przez ministerstwo mają przekonywać za pomocą argumentów, a nie tylko zachęcać do szczepień. Sejmowa Komisja Zdrowia zajęła się informacją Najwyższej Izby Kontroli dotyczącą kontroli dostępności profilaktyki i leczenia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości i chorób cywilizacyjnych. Sam raport nie jest nowy, bo został opublikowany w grudniu ubiegłego roku, jednak dopiero teraz posłowie mieli okazję przeprowadzić nad nim dyskusję i wysłuchać komentarza resortu zdrowia. Najważniejszy wniosek płynący z kontroli NIK jest jednoznaczny. Opieka systemowa nad dziećmi z otyłością i nadwagą nie działa. Redukacja Redukcję masy ciała udało się osiągnąć w przypadku jedynie kilkunastu procent takich pacjentów. Na wizytę u specjalisty dzieci muszą czekać nawet ponad rok. Ministerstwo Zdrowia powołuje zespół do spraw opracowania standardu kształcenia ratowników medycznych. Do zadań zespołu należy opracowanie propozycji nowelizacji rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. A więcej informacji ze świata medycyny i ochrony zdrowia na Medexpress.pl.